Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam Niech wszyscy odnajdą mieszkanie w Tobie, O Panie. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 20 stycznia 1982 roku. Tydzień modlitw o jedność chrześcijan raz jeszcze zwraca uwagę wszystkich ochrzczonych na stojące przed nimi zadanie odbudowania, pełnej jedności która jest wierną odpowiedzią na zamysł Boga. W stosunku do jego Kościoła. Wzywam was dzisiaj, drodzy Synowie i córki Kościoła Katolickiego, do włączenia się wów ogromny chór modlitw, które w tych dniach wznoszą się do Boga. Również w tym roku ów tydzień, którego motywem przewodnim jest jedność, tydzień szczególnie poświęcony modlitwie, nie zastał chrześcijan w pełni zjednoczonych. Jeszcze nie zostały przezwyciężone wszystkie rozbieżności. Serca chrześcijan, którzy myślą i czują się odpowiedzialni, ogarnia uczucie pewnej goryczy. Jest to jakby stwierdzenie wewnętrznej słabości, doświadczenie zła, które trwa we wspólnocie chrześcijan. Jednak tydzień ten dostarcza nam ważnych i uzasadnionych powodów do radości i nadziei. Mamy bowiem pewność, że jak stwierdził Sobór, Pan świata, który mądrze i cierpliwie dotrzymuje tego, co nam grzesznikom łaskawie obiecał, ostatnimi czasy wlewa skruchę w rozdzielonych chrześcijan, obficie napełnia ich tęsknotą za zjednoczeniem. Również i w tym roku musimy dziękować Bogu za prawdziwy postęp na drodze poszukiwania jedności chrześcijan. Trwa nieustanny dialog na płaszczyźnie teologicznej. Odpowiednie komisje, mieszane spokojnie i z obiektywizmem, współpracują zarówno z Kościołem prawosławnym, jak i ze światowymi organizacjami wspólnot kościelnych, które zrodziła Reformacja. Drogą dialogu i coraz ściślejszych kontaktów dokonuje się prawdziwy postęp. Z jednej strony ujawnia się wyraźnie, jak wiele nas łączy w dziedzinie wiary, doktryny i życia chrześcijańskiego, z drugiej istniejące wciąż rozbieżności, które muszą być nadal przedmiotem dialogu i rozważań, widoczne są z większą jasnością, nie przyćmione przez nieporozumienie zrodzone z dawnych polemik. Ten przygotowujący teren dialog pozwoli z kolei władzom zainteresowanych wspólnot kościelnych, na ocenę jego konkluzji, na dokładny osąd rzeczywiście osiągniętego postępu i tego, co pozostaje do zrobienia. Za to wszystko, a także za ducha szczerości, braterstwa i lojalności, który rośnie wśród chrześcijan, winniśmy składać dziękczynienie Bogu, który oświeca umysły, rozpala serca, umacnia wolę. Trudności w stosunkach pomiędzy chrześcijanami są realne. Nie chodzi tu jedynie o odziedziczone po przeszłości uprzedzenia, ale częstokroć o odmienne sądy, które wyrosły z głębokiego przekonania i dotykają sumienia. Poza tym, wyłaniają się niestety nowe trudności. I właśnie dlatego tym bardziej potrzebna jest dalsza modlitwa błagalna o to, aby Bóg oświecił swój lud i poprowadził go do przewrócenia owej wewnętrznej, organicznej i widzialnej jedności, której pragnie on dla swych uczniów i o którą sam się modlił. W tym kontekście proszę o modlitwy was i wszystkich katolików, ażeby moja wizyta w Canterbury, stolicy prymasów wspólnoty anglikańskiej, podczas podróży do Wielkiej Brytanii przyczyniła się do wielkiej sprawy jedności chrześcijan. Modlitwa stwarza także sposobną okazję do tego, by w staraniach o przewrócenie pełnej jedności uczestniczyli wszyscy ochrzczeni. Nie wszyscy mogą brać udział w dialogu teologicznym, nie wszyscy mają możliwość nawiązania osobistych i bezpośrednich kontaktów z chrześcijanami innych kościołów i wspólnot kościelnych, wszyscy jednak w szczerej i nieustannej modlitwie. W której wypowiada się zrozumienie pragnienia i potrzeby jedności chrześcijan, mogą dać wyraz swojego udziału w wysiłkach Kościoła związanych z tym poszukiwaniem. Wiem, że troska ta pośród wiernych wzrasta, we wspólnotach zakonnych, w parafiach i klasztorach, zwłaszcza klauzurowych. Wszystkim dziękuję i wzywam do jeszcze gorliwszej modlitwy. To uczestnictwo wyraża coraz większą świadomość tego, że podział jest sprzeczny z wolą Boga, że przynosi on szkodę życiu Kościoła i jego posłannictwu. A żeby uczestnictwo było nacechowane przekonaniem i poczuciem odpowiedzialności, czyniąc zadość trosce synodu biskupów w adhortacji apostolskiej, katechezi tradende, zwróciłem uwagę na konieczność pogłębionej katechezy. Jako odpowiedniego narzędzia formacji ekumenicznej. Katecheza nie może być pozbawiona wymiaru ekumenicznego, gdyż wszyscy wierni, zależnie od swych możliwości i swego stanowiska w Kościele, są powołani do osobistego uczestnictwa w tym ruchu dążącym do jedności. Taki bowiem wymiar wzbudza i rozpala w wiernych pragnienie jedności więcej jeszcze. Będzie inspirował szczere wysiłki zmierzające ku pełnej jedności. Aby pomóc naszej modlitwie, Sekretariat Jedności Chrześcijan i Ekumeniczna Rada Kościołów każdego roku proponuje wspólny temat. W bieżącym roku zaproponowano intencję inspirującą, ekumeniczną i misjonarską, zarazem. Niech wszyscy odnajdą mieszkanie w Tobie, O Panie. NATchnieniem do podjęcia tego tematu stał się Psalm 83, który z uporem powtarzały i powtarzają całe pokolenia wiernych. Temat ten ukazuje zjednoczenie z Bogiem jako istotny i konstytutywny element wspólnoty kościelnej, a także, bardzo wyraźnie, aspekt drogi, pielgrzymowania, ruchu ku owemu zjednoczeniu. Podobnie jak starożytni Izraelici, wracając z wygnania, w świątyni, znaku obecności Boga, odnajdywali wyraz swej jedności jako ludu Bożego. Tak dzisiaj chrześcijanie poszukują pełnej jedności w obecności Pana, w posłuszeństwie Jego woli. Trzeba przewrócić pełną jedność chrześcijan. Jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, pisał święty Paweł do chrześcijan Efezu. Jedność chrześcijan jest jak jedność wielkiej rodziny. Muszą ożywiać ją te same zasadnicze cechy wspólnoty, braterstwa, solidarności, jedności. Ta wspólnota pozostaje otwarta dla wszystkich ludów, dla wszystkich ludzi, po to, by cała ludzkość. Stała się wspólnotą pokoju i solidarności. Jedność chrześcijańskiej wspólnoty jest więc otwarta na ewangelizację czyli na głoszenie, iż w Chrystusie ludzkość odnajdzie swoje zbawienie i swoje mieszkanie w pokoju. Chciałbym zakończyć to spotkanie modlitwą liturgiczną, do udziału w której wszystkich zapraszam. Niech wszyscy odnajdą mieszkanie w Tobie, o Panie. Za ochrzczonych, ażeby poprzez ich życie wszystkim narodom było ogłoszone Twoje Królestwo. Ciebie prosimy. Za nasze wspólnoty chrześcijańskie, aby dla każdego były one braterskim mieszkaniem. Ciebie prosimy. Za chrześcijan rozproszonych po świecie, ażeby byli jedno. Ciebie prosimy za wszystkich ludzi, ażeby znaleźli w Twoim Kościele pojednanie i pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się. Panie, Boże nasz, wybaw swój lud i błogosław swemu dziedzictwu. Zachowaj w pokoju swój Kościół. Uświęć tych, którzy umiłowali Twoje przybytki. Okaż im w nagrodę chwałę twojej potęgi i nie opuszczaj nas którzy w tobie nadzieję pokładamy amen